Sobota, godzina 1:12 albo 13:12. Dzisiaj późno wyjechałem, modyfikowałem znowu uchwyty do roweru gravelowego pod bikepacking. Już doszłem do ładu, mam nadzieję, że już więcej torba nie będzie mi opadać, choć mam zamówiony uchwyt, jak przyjdzie, no to sprawdzę, czy podtrzymywanie torby będzie jeszcze lepsze niż to, co ja teraz wymyśliłem. Dziś rower szosowy, w planie mam około 80 km tutaj po Podhalu, muszę być na miejscu, nie mogę nigdzie dalej jechać, pogoda jak widzicie jest wspaniała, a ja od samego początku walczę znowu z licznikiem, znowu pogubił wszystkie czujniki, tak więc to się już mam po prostu serdecznie dość, jest na gwarancji, piszę do Wahoo i wysyłam go w cholerę jasną, za każdą jazdą gubi wszystko i kadencję i prędkość, także nie mogę w ogóle sparować, dramat, ale to zobaczymy jak się uwinie. Dziś jadę w stronę Ludźmierz, może Czarny Dunajec, zobaczymy jak to będzie. Dzisiaj rano też zmodyfikowałem mycie mojego roweru, nie był za bardzo brudny Rome ten gravelowy, ale wypróbowałem. Mam taki pojemnik do robienia aktywnej piany do samochodu, ręczny. Do samochodu się nie nadaje, bo można się zamachać na śmierć, żeby tam ciśnienie zrobić. Ale do roweru jak najbardziej wytworzyłem sobie z Makofa aktywną pianę. Pach, pach, pach. Opryskałem go całego, poczekałem aż brud zmięknie. W międzyczasie wyczyściłem napęd, kasetę przynajmniej szczotką, łańcuch ściągnąłem i pomimo tego, że dzisiaj się starałem czyścić ten łańcuch dość długo szczoteczkami i pianką Phoenixa, to potem na sam koniec wsadziłem ponownie łańcuch do benzyny ekstrakcyjnej. O, to powiem wam, no po prostu tyle smaru, tyle syfu wypłynęło, że ta pianka ma tam może coś tam myje. I to zaznaczam, ja nie mam żadnych olejków, tylko woski, na woskach jeżdżę. A i tak jest tyle brudu w łańcuchu, że bez benzyny się nie obejdzie. Na dwie butelki poczekam, aż cały ten syf, osad osiądzie, zleje. Do następnej butelki ten osad wypłukam, wyleję. Jednak shake to shake. Nie jadę ścieżką, tylko zjeżdżam na drogę do Ludźmierza. I odezwę się w Ludźmierzu. Weselisko pewnie będzie w Ludźmierzu. Tańce, jak to zwykle. Jak oglądaliście mój film z saharyjskiej burzy, to właśnie tędy zjeżdżałem. No teraz podjeżdżam. No, na Podhalu ciężko jest, tak jak mi, wysłupać coś nowego, no już chyba wszystko jest zjeżdżone, ale no tędy nie pamiętam, kiedy bym podjeżdżał, zawsze zjeżdżałem tą ścieżką. Wczoraj był 3 maj i pojechałem z żoną do Krościenka, a tak pochodzić sobie wzdłuż Dunajca. Szliśmy, tam jest osobno w stronę Szczawnicy ścieżka dla rowerów i ścieżka dla pieszych, ale wcześniej w Krościenku pokazałem żonie, gdzie jest pole namiotowe, no i podeszliśmy z Krościenka na pole namiotowe i z powrotem. Wyobraźcie sobie, idziemy lewą stroną,
wydaje mi się, że lewą stroną, gdzie jest dozwolony ruch i pieszy, i rowerowy, jest lepiej, bo widzę gości, rowerzystów, którzy nadjeżdżają z przeciwka. Jedzie facet, no kuźwa, wjechał w nas. Na szczęście ja, żona odskoczyła, ja się przesunąłem na środek ścieżki, a on centralnie wjechał w nas jeszcze z pretensjami, że powinienem iść prawą stroną, a nie lewą. Jak czytałem kiedyś przepisy w 74, to wydawało mi się, że ścieżką rowerową piesi mogą chodzić i po lewej, i po prawej stronie. Z tym, że chodząc po drogach publicznych zawsze chodzę lewą stroną. Lewa strona wydaje mi się najbezpieczniejsza. No nie chciałem robić grandy, nie chciałem chłopa zlać, ale no pasowałby w pierdziel mu spuścić, no ale na szczęście odjechał. No i o ile pierwszego i drugiego maja, jadąc z tym moim bikepackingiem, minąłem w sumie może 5 kolarzy, tak wczoraj na odcinku 3 km minęliśmy 5000. No dramat. O tyle jest fajnie i na moje wytłumaczenie, że w Krośnieńku w stronę Sztawnicy jest wybudowany nowy mostek i można przejść na drugą stronę Dunajca. No a tam już cisza, spokój. I tam fajnie można sobie pochodzić, poćwiczyć. Nie ma tego tłumu, bo generalnie Krośnieńko, Sztawnica, wszyscy jadą. No dramat. Ja też byłem sceptycznie nastawiony na jazdę 1 maja, ale jak sami widzieliście, no i ruch samochodowy, i ruch rowerowy znikomy. Pokażę wam panoramę na koniec tych moich wywodów. Tatr oczywiście. No, w tamtą stronę co jedzie gościu, to się fajnie jedzie. Servus. Mocna ekipa koniarzy. Wow. Nowy asfalt. No pięknie. Jestem na 12 kilometrze. Napiszę wam dokładnie, gdzie jest. Nie kojarzę, ale tu chyba nowego asfaltu, albo w ogóle asfaltu nie było. No ciekawe, czy jedzie do tam do samej wsi, czy nie.
coś pięknego. Brawo, naprawdę jestem w szoku. Ale świetny łącznik. Tak więc u mnie na kanale nie ma, że jakieś stare drogi non-stop. I nowe też są. Tyle. 14,8. Tu się kończy. A ja wjeżdżam na siódemkę. Chyba to jest siódemka trasa. Ej. Miejscowość Odrowąż. Już wiecie, że podoba mi się nazwa tej miejscowości. Trasa z Odrowąża na Beskid. Tu już wiem, że tu jest head do samej góry asfalt. No i tam w stronę Jabłonki jadę piękną, widokową trasą. Fajnie, właśnie się cieszę, że tam się poprowadziłem. Sam się prowadziłem i sam się cieszę. Podjazd pod Beskid składa się z dwóch części. Pierwsza, no tam chyba ponad 20% jest. No już mi koło boksowało, wyszukiwałem po prostu, żeby był gładki asfalt, czysty. No i teraz drugi podjazd, tam u samej góry są barierki. Ale tutaj chyba już nie ma tak stromo, chociaż nie przypominam sobie, tam na zakrętach może będzie, zobaczymy. Koniec miejscowości Odrowąż i tu będę zjeżdżał do głównej drogi w stronę Jabłonki. Ta trasa no jest niezwykle widokowa i na Tatry, i na Babią Górę. Zaraz wam pokażę, tylko minie mnie samochód. O, u góry. Przepięknie widać od Krowiarek wyjście na samą górę. Wjeżdżam z miejscowości Harkabus, wjeżdżam do Podsarnia. Podsarnie. A ja skręcam teraz w lewo, nie jadę do Podwilka. Tylko tam, widzicie tam podjazd? O rany, nie wiem czy tędy jechałem. Powiem szczerze, na razie sobie nie przypominam. Przypomną sobie moje uda, jak tam będę cisnął, ale chyba jechałem, chyba tak. 13,7, 14,2. Tak wygląda tutaj podjazd. Tutaj, zresztą każdy kto jedzie, czy na telefonie, czy na nawigacji, no to widzi profil trasy, niech was tu nie zmyli prędkość, bo tu wpadacie na główną drogę. Hamuj, są stare malunki z wyścigu, nie wiem czy to jest Tatra Race,
ja skręcam o 90 stopni w prawo. Jestem na tak zwanej siódemce, która prowadzi w stronę Chyżnego i przejścia granicznego ze Słowacją. No, jedna z bardziej ruchliwych, niebezpiecznych tras, ale ja tutaj kawałek muszę się dostać przed Jabłonkę. Może dzisiaj nie ma takiego ruchu już po południu, długi weekend. Może uda mi się szczęśliwie przejechać. Podwilk się kończy, zaczyna się Orawka i tu przed Orawką takie większe pobocze, szersze pobocze. Także spokojnie można sobie tutaj jechać, jest nawet czysto, nie ma kamieni. Pewnie przed Jabłonką się skończy. Przede mną Jabłonka, a więc mniej więcej od początku Orawki do przedmieść Jabłonki. Fajne pobocze, można w miarę bezpiecznie jechać. Także tam jest kilkukilometrowy tylko odcinek, gdzie nie ma pobocza. Resztę w miarę bezpiecznie. Tak w ogóle siódemka może być bezpieczna. Piękny kościół w miejscowości Jabłonka, ładnie położony. Jeśli ja tam wytyczyłem trasę, to z tego co pamiętam, ten podjazd jest masakra. Nigdy go nie jechałem, ale zjeżdżałem nim i podejrzewam, że chyba dziś odpuszczę. No zobaczymy. A, chyba tak. Już patrzę, że profil trasy tamtędy idzie. Coś ty najlepszego zrobił. No dobra, spróbujemy. Zobaczymy, ile tu jest procent. Przełączę się na procenty. Tu już jest 10. Co ci to było, chłopie? Niesamowicie wygląda ta bryła i ten przylatujący samolot nad tym. Jeśli mam być szczery, to niepotrzebnie się tak nakręciłem. W jednym miejscu 10%, później 6-7 i naprawdę na spokojnie wyjechałem. Tu z tyłu widzicie Babią Górę, a tu już się cieszę na to, że będę jechał tu naprawdę świetną drogą. Tatry, no piękne, ale patrzcie na ten sad. A z lotu mojego drona, jak wygląda mój dron. No cóż, no na jaki kolaż taki dron. Połóweczka. Tak? No, 42. 42,1. Czyli do końca 42 km, a w sumie no 84 km. No dość dużo sobie wytyczyłem. Ale tu po prostu nie było możliwości inaczej, jak tylko w dwóch pętlach. Śmiało mogę powiedzieć już teraz, że to jedna z najpiękniejszych tras na Podhalu i Orawie. Naprawdę. Polecam serdecznie, choć jeszcze jej nie ukończyłem. O tym zapomniałeś? Tu jak kiedyś powstanie asfalt, to będzie najpiękniejsza trasa u nas w górach, naprawdę. Chociaż tutaj spokojnie można jechać na oponie 28, ale tam u góry wyżej będą takie kamerdolce i wolę nie ryzykować. Na 32 nawet bym się sekundy nie zastanawiał, tylko poszedł tu jak przecinak.
Kto powiedział, że kulik to musi być zimą? Latem też może być odpowiedni wóz, słoneczko, tylko musicie uważać, bo zimą jak się cyca, to rozkłada dopiero jak się wejdzie do pomieszczenia, jak jest ciepło. Do izby to wtedy człowiek już chyta zgona, a tu od razu, bo słońce świeci w czaszkę, no i wódka tutaj bardziej bije. Nie da się tu, nie da się tutaj pocisnąć, bo o, no i bym pocisnął gościa z toki. Spoko. Dobry, chwilę odpuścimy granie. Widzieliście? Na motocyklu! Ja poszedł, Smrudino został. A tu proszę, małżeństwo. Rezolutni, powoli, jak ja. Tu będą teraz jeździć. Kończy się czarny Dunajec, zaczyna się pod czerwone. I w tym właśnie miejscu wjeżdżam na ścieżkę rowerową. Szlak wokół Tatr i jadę do domu. A spod czerwonego tutaj się przeniosło bar. Roweru bar, grill bar. No może jutro tu przyjadę z żoną? Żona, co ty na to? Powolutku, po cichutku byśmy sobie tu przyjechali.